Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek, piątuninio. Właśnie widz mnie odwiedził. Wyjeżdża. Jak mnie zobaczą na polu, to wjeżdżają, przyjeżdżają i dobrze. Coś się dzieje. A chłopak z Mirowic akurat. Pozdrawiam, dzięki za odwiedzenie. No i co mamy? Prince'a, Selecta. Dzisiaj robię chlorkiem wapnia 11 kilo. No i trzeba go jeszcze, mówię, trochę dotwardzić. O, zdejmujemy to i widać, jeszcze jest za surowy. Myślę 5 dni. 5 dni, był 10 dni temu pryskany kaptanem. Jego kaptanem dzisiaj nie robię, zrobię kaptanem zwykłego, Prince'a. Dawka 1 kilo na hektar i też 11 kilo chlorku i do tego oczywiście aminokwasy, żeby nie poparzyć. Tak to wygląda, jeszcze jest troszeczkę za cienki ten kolor. No. To nie było pryskane niczym, haskonem, niczym nie było pryskane, on się sam wybarwia, dlatego że mam złe doświadczenia z pryskania haskonu Prince'a Selecta. Zrobił się granatowy i dupy mu się miękkie zrobiły, palec wchodził. Także niech on sobie powolutku sam. No, tu widzicie, tu jest starsza kwatera Prince'a Selecta i też ją dzisiaj zrobię kaptanem. Czyli tam jest, rozrobiłem tylko 300 litrów. No niestety trzeba się pomęczyć. No więcej jeżdżenia będzie, bo będę rozrabiał po 300-400 litrów. I każda kwatera będzie inaczej pryskana. Tu będzie szedł kaptan, czyli 1 kilo. I Dareta będę pryskał 11 kilo chlorek plus Luna Experience. 4 tygodnie tak minimum trzeba opryskać i Dareta przed zbiorem na te wszystkie choroby przechowalnicze. No i ten Prince jest cieniutki pod względem barwy. Tu jest dwa tygodnie jeszcze do rwania. Tego młodego myślę oberwę za tydzień. Mógłbym jeszcze go dzisiaj kaptanem potraktować, ale wolę jednak nie. Wolę nie ryzykować, bo jeżeli by wyszedł wcześniej, no to bym miał problem, tak? A te 7 dni minimum musi kaptan być, a nie wiem, czy 7 dni wytrzyma. Coś od poniedziałku zapowiadają następne jakieś większe ocieplenie. No już ten kolor się przełamuje, ale jeszcze nie jest to. On musi mieć dobry kolor, żeby to było widać, że to jest Prince, a nie Jonagoret, jak to kiedyś mi powiedzieli. No tak, no ale za blado pan zerwał i przerobimy go jako zwykły Jonagoret, 30 groszy w dół. No, dziękuję bardzo. Jesteśmy po oberwaniu pierwszego rwania gali. Wyszło 33 tony. Troszeczkę mniej niż w tamtym roku. Drugiego rwania, teraz podejdę, zobaczycie ile zostało. Na jednych drzewach mniej, na drugich więcej. No może będzie ze 4 z 5 ton. Więcej nie będzie, ze 4 tony będzie. No i tak. Dobra, lecimy dalej. Na zwójki już nie będę pryskał. Nie widzę takiej potrzeby, nie ma presji. Same muchy się połapały. Także dobrze, przejadę jeszcze w zwykłego Prince'a. I tam jeszcze wam pokażę, jak tamten wygląda. I tu już jedziemy w kwaterze zwykłego Prince'a, a wyjdziemy z kabiny, pokażę. On jeszcze ma 2 tygodnie. Także najpierw wychodzi Select i potem ten. Ten był robiony haskonem 2 razy i dopiero go zaczyna, widzę, łamać. No ale to jeszcze musi troszeczkę potrwać. Zaraz tu dojedziemy do przejazdu. Wyjdę, pokażę, jak to wygląda.
Ten jest bladziutki jeszcze. Jeszcze. Pojedyncze, o. Ale z drugiej strony go się odwraca. Jonagoret. Tu na tych młodych może, o. Ale też jeszcze, tu jeszcze tego nie powinno być. To jeszcze jest za blade, tu z tej strony. No i skrobia. Skrobia jeszcze jest w ogóle nierozwożona, także nie ma stresu. Pachną maminiu kwasy. Bardzo ładnie pokryte. No i dobra. Jedziemy. Kurde, mi się wypierniczył na zgniłku, no. Ale dmucha. Jabłek tu nie ma za dużo. Nie wiem, ile będzie. Na pewno będzie więcej niż gali. Gali było 35 ton. 34, przepraszam, oberwaliśmy. Jeszcze drugie rwanie będzie ze 3 tony. 37 ton. W tamtym roku było 41. No to tak co roku się ten plon jest powtarzalny. No i dobra. Niech się ładnie koloruje. I to wszystko. Także zaczniemy rwać Prince Selecta, to coś pokażę. Może wcześniej wyjdzie, no nie wiem. Zależy jaka będzie pogoda.